Igwe jest głównym ośrodkiem pielgrzymkowym w Dominikanie. Jest tu katedra pod wezwaniem Matki Bożej z Altagracja albo Matki Bożej Najwyższej Łaski. 60-metrowa wieża katedry widoczna jest z odległości kilku kilometrów. Teren w pobliżu katedry porastają palmy, dające pielgrzymom schronienie przed słońcem. Katedra ma nowoczesny wygląd, została wybudowana w latach 1954-1970. Katedra jest największym kościołem w Dominikanie, a Matka Boska Najwyższej Łaski od 1922 roku jest patronką tego kraju. Według legendy młoda dziewczyna z Igwe poprosiła ojca o obraz Matki Boskiej i otrzymała go jako prezent. Z jakiegoś powodu każdego dnia o świcie obraz znajdował się poza domem pod małym drzewem. Miejsce to uznano za święte i wybudowano na nim bazylikę, a obraz był wystawiany od 1571 roku. W 1970 roku umieszczono go w katedrze. Do obrazu pielgrzymuje około 800 tysięcy osób rocznie. Można powiedzieć, że to dominikański odpowiednik Jasnej Góry. Główne uroczystości kościelne odbywają się 21 stycznia. Na drzwiach wejściowych przedstawiono wydarzenia z historii kraju i kościoła. Katedrę odwiedził w 1992 roku papież Jan Paweł II.